Słowo Boże na każdy dzień. Właśnie podjąłem działania, aby ukarać tych, którzy czynią zło, tych, którzy sprawują władzę oraz tych, którzy prześladują synów Bożych. Odtąd ręka moich dekretów administracyjnych zawsze dosięgnie tych, którzy w swoim sercu sprzeciwiają się mi. Wiedzcie o tym. Jest to początek mojego sądu i nikomu nie zostanie okazane miłosierdzie, ani nikt nie uniknie kary, gdyż jestem Bogiem obiektywnym, który praktykuje sprawiedliwość. Byłoby dla was dobrze, gdybyście to zrozumieli. Nie chodzi o to, że chcę karać tych, którzy czynią zło. Jest to raczej zemsta, którą sami na siebie sprowadzili własnymi niegodziwymi uczynkami. Nie jestem skory do karania kogokolwiek, ani też nie traktuję nikogo niesprawiedliwie. Jestem sprawiedliwy wobec wszystkich. Z pewnością kocham moich synów i z pewnością nienawidzę tych złych ludzi, którzy buntują się przeciwko mnie. Oto zasada kierująca moimi działaniami. Każdy z was powinien mieć pewien wgląd w moje dekrety administracyjne. W przeciwnym razie nie będziecie odczuwać ani krzty strachu i będziecie zachowywać się nierozważnie przed moim obliczem. Nie będziecie też wiedzieć, co chcę osiągnąć, czego chcę dokonać, co chcę zyskać i jakiego rodzaju ludzi potrzeba mojemu królestwu. Moje dekrety administracyjne są następujące. 1. Niezależnie od tego, kim jesteś, jeśli sprzeciwisz mi się w swoim sercu, zostaniesz osądzony. 2. Ci, których wybrałem, będą natychmiast dyscyplinowani za wszelkie niewłaściwe myślenie. 3. Tych, którzy nie wierzą we mnie, umieszczę po jednej stronie. Pozwolę im wypowiadać się i postępować nierozważnie aż do samego końca, kiedy to gruntownie ich ukarze i porachuję się z nimi. 4. Jeśli chodzi o tych, którzy we mnie wierzą, będę się nimi opiekować i chronić ich przez cały czas. Przez cały czas będę zaopatrywać ich w życie, posługując się drogą zbawienia. Ludzie ci otrzymają moją miłość i z pewnością nie upadną ani nie zabłądzą. Każda ich słabość będzie chwilowa i na pewno nie będę o niej pamiętać. 5. Jeśli chodzi o tych, którzy pozornie wierzą, lecz w istocie nie wierzą, czyli tych, którzy wierzą, że Bóg istnieje, lecz nie szukają Chrystusa, ale też nie stawiają oporu, tacy ludzie są najbardziej godni pożałowania, a ja poprzez swoje czyny sprawię, że zaczną widzieć wyraźnie. Poprzez swoje działania zbawię tych ludzi i sprowadzę ich z powrotem. 6. Pierworodni synowie, którzy jako pierwsi przyjęli moje imię, będą błogosławieni. Z pewnością obdarzę was najlepszymi błogosławieństwami i zaznacie radości ku zadowoleniu waszych serc. Nikt nie będzie śmiał mi w tym przeszkodzić. Wszystko to jest całkowicie przygotowane dla was, gdyż jest to mój dekret administracyjny.